Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki. Trzymam w ręku najnowszy numer, numer Uważam, że historia. Jest tutaj wywiad z panem Waldemarem Musiakiem na temat oczywiście Napoleona Bonaparte. Dlatego, że pan Waldemar Musiak no, darzy wielką miłością tą postać historyczną. Jestem troszkę zmarznięty, proszę Państwa, bo pływałem tutaj sporo i ćwiczyłem sobie, a woda nie jest już zbyt ciepła, dlatego taki mam głos niewyraźny. Więc proszę Państwa, więc jest ten wywiad z panem Musiakiem. Oczywiście pan Łysiak bardzo gloryfikuje postać Napoleona. Nie będę tego artykułu streszczał, no jest to wyraz jego wielkiego uczucia do tej postaci historycznej, ale kilka stron dalej jest wywiad z panem Żerko, który nosi tytuł, zaraz sobie Państwu ten wywiad pokażę, tylko znajdę. Napoleon wykorzystał Polaków. O, to jest ten wywiad. To jest Adam Zamoyski, przepraszam, pomyliłem z innym artykułem. Więc pan Adam Zamoyski taki artykuł tutaj napisał. No i ten artykuł jest zupełnie inny w duchu. No sam tytuł jego o tym mówi. O czym to świadczy, proszę Państwa? No, o tym to świadczy, że na różne zagadnienia historyczne można patrzeć pod różnymi kątami i poglądy ludzi nie są jednakowe. Tak samo tutaj, w tym numerze, jest właśnie wywiad, znaczy może nie ten wywiad, co praca pana Żerko, która, można powiedzieć, krytykuje niektóre tezy tej książki pana Piotra Zychowicza, Pakt Ribbentrop-Beck. Główną tutaj, artykuł się nazywa Dylemat Becka. Główną tezą tego artykułu jest to, że Beck, gdyby zawarł przymierze z Hitlerem i w ramach tego przymierza napadłby na Związek Radziecki, to po prostu wcześniej, gdyby społeczeństwo polskie o tym wiedziało, odsunąłoby ten sanacyjny tamtejszy reżim po prostu od władzy. Że społeczeństwo było tak antyniemieckie, że ten rząd by się nie utrzymał. No i czy tak byłoby, czy byłoby tak jak pisał pan Piotr Zychowicz, że jednak by się ten rząd utrzymał i ta koncepcja by się udała, no trudno to mnie tutaj wyrokować. Jedno jest pewne, proszę Państwa, po tych dwóch takich spornych sprawach, że niektóre dziedziny nauki, a w zasadzie no, większość z nich, ma swoje dylematy, ma swoje różne wersje, ludzie mają różne poglądy. Ja pamiętam taki artykuł pana Janusza Korwin-Mikkego zamieszczony w podziemnym Stańczyku, chyba podziemnym jeszcze, na temat Napoleona, który był raczej w duchu właśnie krytycznym w stosunku do Napoleona. Pan Korwin-Mikke nazwał go tam takim Hitlerem sprzed kilkuset lat. Oczywiście na korzyść Napoleona przemawiała wyższa wartość epoki, w której żył Napoleon, niż czasy hitlerowskie. No ale proszę Państwa, morał z tego taki, że nie ma sensu, gdy ludzie o różnych poglądach są zmuszeni, żeby swoje dzieci posyłali do szkół jednego typu, szkół państwowych, których jest jeden obowiązujący program. No proszę Państwa, jestem na tyle zmarznięty, że tą konkluzją zakończę ten mój wywód. Nie wiem, czy składny, ale starałem się jak mogłem. Żegnam.